Pani Kasia, to wyłączy mikrofon, pan mikrofon. Fundacja Wołyń, pamiętamy! Wielkie brawa dla Katarzyny! Brawo! Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Każdego, kto zatraca pamięć mordowanych, powinno się wymazać z imienia narodu na zawsze. Każdemu, kto nikczemnie milczy wobec prawdy, winno się zamknąć usta, aby więcej naród nie mógł mówić. Cyprian Kamil Norwid. 80 lat czekają na to, aż Polska się o nich upomni. Nasi bestialsko zamordowani przez swoich ukraińskich sąsiadów rodacy do dzisiaj leżą w haniebnych dołach śmierci, zasypanych studniach, a kości wielu z nich poniewierają się po polach i lasach obecnej Ukrainy. Każdy kolejny rząd ich zawodzi, każąc im czekać na bardziej odpowiednie czasy. Obecna władza osiągnęła już szczyty zhańbienia zarówno Polaków, jak i zamordowanych Polaków. Każą nam ważyć słowa i czekać na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Hańba! 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 Każą nam ważyć słowa i czekać na zakończenie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, bo przecież nie wypada nam się w tej chwili upominać o kości naszych bestialsko zamordowanych braci. Pomocy rządu pieniędzmi polskiego podatnika nie ma i nigdy nie będzie ukraińskiej wdzięczności w postaci debanderyzacji Ukrainy czy też odblokowania ekshumacji naszych zamordowanych rodaków. Jeżeli ktokolwiek w to wierzył, jeżeli ktoś wierzy w ukraińską wdzięczność, to był i jest głupcem. Prawda! Ukraina nigdy dobrowolnie nie odwróci się od ludobójców, którzy stanowią fundament tego państwa. Ukraina nigdy dobrowolnie nie zgodzi się na ekshumację zamordowanych Polaków, bo przeraża ich ogrom tego ludobójstwa, którego dopuścili się ukraińscy sąsiedzi Polaków oraz szowinistyczna banda ukraińskich psychopatów, której w tej chwili stawia się na Ukrainie pomniki. W obliczu pomocy, jaką udzieliła Polska Ukrainie, Ukraińcy nie tylko nie czują żadnej wdzięczności, ale wprost przeciwnie, są jeszcze bardziej aroganccy, bezczelni i roszczeniowi. Stanawiają nam warunki, że jak odnowimy ich pomniki UPA, to oni zezwolą nam na ekshumację. Jak trzeba być bezczelnym, żeby od Polaków żądać odnowienia pomników ukraińskich ludobójców? Próbują... Próbują zrównać ukraińskie ludobójstwo z polskimi odwetami, wypowiadając już nawet na szczeblu państwowym haniebne słowa: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Jaki trzeba mieć tupet, żeby do potomków ofiar wypowiadać słowa: wybaczamy. Co wy macie nam do wybaczenia, ukraińscy kłamcy? Nie wybaczamy! 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 W tym zakłamywaniu historii Ukraińcom doskonale
pomaga niestety władza w Polsce oraz episkopat. Ostatnie haniebne słowa prezydenta Dudy do księdza Isakowicza-Zaleskiego o tym, że mamy prowadzić politykę spokojną, a nie politykę biegania z widłami, świadczą o antypolskiej postawie władz. Trzeba upaść, aby działać przeciwko polskiej racji stanu. Andrzej Duda, zdrajca Polski! 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 Andrzej Duda, to zdrajca Polski! Polaków nie tylko zdradziła władza, ale również zdradził Kościół. 7 lipca doszło do podpisania haniebnego oświadczenia pomiędzy Episkopatem Polskim a Kościołem grecko-katolickim, będącego krokiem ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu, jak napisano. Judasze! 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 Zaznaczono w tym oświadczeniu, że tylko na prawdzie i miłości można zbudować to pojednanie. Kości naszych zamordowanych rodaków dalej leżą w dołach śmierci, a oni każą nam kochać tych, którzy odrzucają prawdę. Hańba im! Hańba! 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 Dopóki nie będzie ekshumacji naszych zamordowanych rodaków i pokajania się ukraińskiego nad tym ludobójstwem, to o żadnym pojednaniu mowy być nie może i nie będzie! Nie ma pojednania! Dopóki nie zburzą wszystkich pomników banderowskich! Nie ma pojednania! 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 My wszyscy tutaj zgromadzeni żądamy od władz Ukrainy odblokowania ekshumacji zamordowanych Polaków i będziemy tego żądać do końca naszych dni. Przyszliśmy tutaj w imieniu tych wszystkich setek tysięcy zamordowanych bestialsko polskich dzieci, kobiet i starców, aby przemówić w ich imieniu i żeby pokazać wszystkim, że nasza pamięć dla nich i nasza walka dla nich nigdy nie przeminie. Jeżeli nie za naszego życia, to przyszłe pokolenia Polaków wymuszą w końcu na Ukrainie godne upamiętnienie naszych kresowych męczenników. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Dziękuję. Brawo! Nie opuścimy! Nie opuścimy! Nie opuścimy! Nie opuścimy! Ekshumację dla potomków! Ekshumację dla potomków! Ekshumację dla potomków! Ekshumację dla potomków! Proszę Państwa, to właśnie